Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Jukena, przed wami 55. już odcinek z serii levelowania nowego konta w Fishing Planet. W poprzednim odcinku moi drodzy pokazałem wam jak zrobić te przygotowania do potwora z Makumaku, czyli do nieuchwytnej Arapaimy, a dziś właśnie tą Arapaimę pokażę wam jak ją ładnie, szybko i sprawnie złapać. Także mamy przygotowanie zaliczone. Obserwuj misję. I teraz tak. Będzie nam, moi drodzy, potrzebna wędka na spławiczek. Będzie według mnie najlepsza. Haczyk nam jest potrzebny, który tutaj mamy. Haczyk z ryby kieł. Ja myślę, że tutaj sobie duże mi nogi założymy, ale tak dla bezpieczeństwa myślę, że jakiś przypon tytanowy nie zaszkodzi też założyć w razie W dla bezpieczeństwa. No, żeby było. Mogły być małe żywce, ale myślę, że tu możemy na potwora nami nogi, moi drodzy, połowić. To jest tylko jedna miejscówka, na której łowimy, tylko czekajcie, muszę przenieść odpowiednią miejscówkę. Dobra, no najlepiej byłoby tego potwora oczywiście łowić w nocy. Tak go przynajmniej ostatnio ułowiłem, natomiast wiecie co, zobaczymy sobie, skoro mamy już ten szczyt, bo ja tu jestem 7 dzień na łowisku, bo kończyłem przed chwilą, moi drodzy, misję, czyli też poprzedni odcinek, bo tak jak wiecie, nagrywam po kilka odcinków dziennie. Czekajcie, gdzie jest ta miejscówka? Ona jest za tym. Ona gdzieś była tutaj prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam. Tam łapałem. O, tu, właśnie, zobaczcie. Z pomostu możecie wypłynąć. To jest takie to fajne miejsce, gdzie jest ten las. No i co? Mamy tutaj oczywiście markery na zwykłą Arapaimę, ale jak coś, to na tego potwora właśnie też tu mam marker. Jestem ciekaw, czy w ogóle ta wędka da radę. Dobra. Jestem ciekaw, czy Arapaimę da się złowić tą nieuchwytną. Pora północ. Pora pomóc. Nie, pora pomóc, a nie pora północ. Ja czytam północ, pomóc. Nie jest napisane, moi drodzy, kiedy mamy ją łapać tak naprawdę, a ja bez problemu łowiłem Arapaimy również w dzień. A skoro mamy szczyt, bezpieczeństwa sobie może skręcę. Słuchajcie, moi drodzy, skoro mamy szczyt bez zbędnego pindolenia, spróbujmy na tym szczycie może ją wyciągnąć za dnia. Oczywiście tam w tej miejscówce macie też pomost i wiadomo, możecie się z brzegu rozłożyć te Arapaimy tutaj łapać z brzegu. No mój sprzęt na chwilę obecną na to średnio pozwala, żeby tutaj się bawić z Arapaimami z brzegu. Więc no cóż, no nie będę ryzykował. Szczególnie takiego potwora będę łapał na łatwiznę z motorówki, ale to wcale nie jest aż tak, słuchajcie, na łatwiznę, bo jak w przygotowaniach na spinning łapałem te szczególnie padżary, które no nie są aż takie małe, a łapałem na bardzo słabą wędkę, to też troszkę zabawy z tym było. I tyle mogę wam powiedzieć, że wy widzieliście zresztą w poprzednim odcinku, więc mogę wam to powiedzieć, że no też, moi drodzy, no niestety też i te padżary nie tylko nam siadały na spinning, ale na ten spinning również nam siadały Arapaimy, z którymi troszkę się tam musieliśmy pobawić. No jest cisza, więc generalnie mam spore wątpliwości, czy my tą Arapaimę za dnia złapiemy, bo tak jak mówię, ostatnio ją ewidentnie chwyciłem w nocy, jeśli dobrze pamiętam, ale chciałem zrobić też test, żeby wam pokazać, no bo skoro mamy słońce, mamy ten szczyt, jest godzina 6, gdzie ten szczyt brań jest no dosyć intensywny. No to myślę, że moi drodzy, możemy taki tutaj sobie dajmy luzu więcej na tym spławiku. Możemy sobie taki, słuchajcie, mały eksperymencik zrobić, czy ona też jako potwór no, bierze za dnia, bo ta pora nie była wyznaczona, w misji nie było nic napisane. Bo w niektórych misjach oczywiście macie to wyraźnie napisane, jak, o jakiej porze dany potwór bierze. A tutaj nie było to napisane. Także myślę, że taki test jak najbardziej jest słuszny. Ale jak widzicie, no jest cisza, co?
No według mnie. Siłą rzeczy na mi nogi, no to jakaś arapaima nawet zwykła powinna siąść, prawda? Więc mam troszkę wątpliwości, czy łowienie jej za dnia jest dobrym pomysłem. Czy lepiej ustawić się na szczyt w nocy? Więc najwyżej będziemy czas po prostu przesuwali i tyle. Dobra, przesuniemy na nockę. Tutaj raczej nic z tego nie będzie za dnia. Czyli już wiemy. Znaczy, możecie sprawdzić, napisać w komentarzu, czy łowiliście arapaimę za dnia. Tutaj macie oczywiście marker na nią. Jak widzicie, ja ją wtedy w nocy jak najbardziej złowiłem. Teraz jestem ciekaw, czy uda mi się ją do siatki włożyć, bo jeśli będzie miała powyżej 140 kg, no to, moi drodzy, będzie problem. Dobra, ustawmy sobie na ten totalny szczyt tutaj na nockę. I zobaczymy. Zobaczymy teraz. No, po prostu wybrałem totalnie największy szczyt na nocce. Ja ją właśnie w nocy ostatnio złowiłem, co widzieliście na markerze. Ten marker sobie przeniosłem z poprzedniego konta. Wiem, jak ktoś ogląda wszystkie odcinki, to może mi teraz to wypomnieć, że przecież mówiłem, że nie przenoszę markerów z poprzedniego konta. Tutaj to zrobiłem, żeby po prostu was szybko oprowadzić. I myślę, że na tych miejscówkach typu właśnie Maku Maku, czy na przykład na amazońskim labiryncie zdecydowanie szybciej będzie was oprowadzić. Mniej więcej wiadomo, marker czasami, no jakby wiadomo, nigdy nie rzucam stricte w marker, tak? Ale marker, no jest jakimś tam, wiecie, wyznacznikiem, że go gdzieś widzicie, że to jest na pewno ta miejscówka. Te miejscówki niekiedy są do siebie podobne. Więc stwierdziłem, żeby po prostu wam to szybciej pokazywać, żeby nie było takiego, wiecie, że tak powiem, łowienia w ciemno. No to stwierdziłem, że ten marker przeniosę. Tam coś się dzieje, tylko ten spławik myślę, że mamy chyba rzucony troszkę za blisko. No on też troszkę nam jeździ, jakby nie patrzeć. Olbrzymi, tak, wiem, mam, bo mam duży, duży rozmiar spławika, słuchajcie, ustawiony. O, dzwoni, czyli to już by się działo coś, tak? Też by było to? Cisza przed burzą, moi drodzy, bo zawsze jak dzwoni, jeździ, to teraz będzie na pewno pójdzie na dno za chwilę. Zawsze tak jest, że dzwoni, jeździ, idzie na dno. Dobra, mamy, czyli idziemy z potworem. Damy radę z wędką? Damy radę, ok. Myślę, że z motorówki to nie powinien być jakiś wielki problem, chociaż wędkę no nie mamy aż tak zbyt mocną. Ta arapaima no troszkę ma. Ale idzie sprawnie, słuchajcie. Bardzo sprawnie, bardzo, bardzo szybko. Wow. Dobra, udało się, słuchajcie, małą arapaimę trafić, taką, że do siatki ją weźmiemy, więc to będzie na miniaturkę. O, tutaj, słuchajcie, sobie zrobimy słuchajcie, do filmu na tle tego księżyca, moi drodzy, także. O, na tle tego księżyca sobie miniaturkę zrobimy. Dobra, no to mamy ją, moi drodzy. 15 tysięcy doświadczenia, bardzo ładnie. 23 tysiące kasy też bardzo ładnie, bo ją zatrzymaliśmy. No i co, moi drodzy? No i tyle, odbieram nagrodę. Misja wykonana, super, super. Także będzie można lecieć z kolejnym odcinkiem. Zapraszam do oglądania serii zlevelowania konta. Każdego dnia mamy premierę o godzinie 16. Jeżeli macie jakieś pytania, to też piszcie w komentarzach, to w serii pytania od widzów oczywiście na te pytania odpowiadam. I miło mi będzie, jak zostawisz jakiś fajny komentarz, łapkę w górę. A ja się z tobą żegnam. Do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć!